trzecia rocznica śmierci Pawła Królikowskiego. Jak teraz wygląda grób aktora? Mamy zdjęcia. 27 lutego mijają 3 lata od śmierci Pawła Królikowskiego. Ceniony aktor zmarł w wieku 58 lat, po długiej, wyniszczającej chorobie. Został on pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jak wygląda grób Pawła Królikowskiego w trzecią rocznicę jego śmierci? Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 roku, po długiej walce z wyniszczającą chorobą neurologiczną. Mężczyzna był cenionym aktorem, fani pokochali go m.in. za rolę Kusego w serialu Rancho. Prywatnie był on kochającym mężem i ojcem 5 dzieci, w tym Antka Królikowskiego, dla którego był wielkim autorytetem. Paweł Królikowski został pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Przez długie miesiące miał on skromną mogiłę, a okazały pomnik pojawił się na cmentarzu w lipcu 2021 roku. Trzecia rocznica śmierci Pawła Królikowskiego. Antek Królikowski mocno przeżył odejście taty. Paweł Królikowski był uwielbianym przez fanów aktorem, a prywatnie, kochającym mężem i ojcem 5 dzieci. Antoniego, Jana, Julii, Marceliny i Ksawerego. Dla najstarszego syna, Antka Królikowskiego, był prawdziwym autorytetem. Mężczyzna, który poszedł w ślady taty i związał się z rodzimym showbiznesem, często wspominał tatę w rozmowach z mediami. Po narodzinach swojego synka, Wincenta, syn Pawła Królikowskiego napisał na Instagramie: krąg życia w rodzinie Królikowskich trwa nieprzerwanie. Wierzę, że ojciec patrzy na nas z góry i wiem, że czule się do nas uśmiecha. Kropka. Antek Królikowski chętnie opowiadał o swojej relacji z tatą, który był dla niego wzorem. Teraz, w trzecią rocznicę śmierci Pawła Królikowskiego, na Instastories jego syna pojawiło się wspomnienie aktora. Antek Królikowski udostępnił wpis opublikowany na profilu Festiwalu Kultury i Piosenki CZE.pl, który stworzył zmarły aktor. Już trzeci rok bez ciebie, czytamy. Jak wygląda grób Pawła Królikowskiego w trzecią rocznicę śmierci aktora? Odwiedziliśmy grób Pawła Królikowskiego, by sprawdzić, jak miejsce spoczynku aktora prezentuje się po 3 latach od jego śmierci. Jak można zauważyć, bliscy i fani wciąż pamiętają o zmarłym aktorze. Grób artysty zdobią wrzosy, a także 2 bukiety róż. Na mogile znajdują się także znicze, głównie białe, choć pojawiły się tam również lampki w kolorach pomarańczowym i zielonym. Naszą uwagę przykuła jednak przede wszystkim niewielka figurka przedstawiająca aniołka, która znajduje się w narożnej części grobu Pawła Królikowskiego. Trudno przejść obojętnie obok tego widoku.